poniedziałek 16 marca pierwsze liceum imienia generała Władysława Sikorskiego zorganizowało obchody święta liczby pi. Zostało wykonanych 548 cyfr rozwinięcia dziesiętnego pi. Uczniowie z Sikorskiego i gimnazjum próbowali pobić rekord Guinnessa. Przemarsz uczniów niosących kolejne cyfry otworzył starosta powiatu włoszczowskiego Jerzy Suliga oraz dyrektor pierwszego ELO Bożena Kaczor. W trakcie przemarszu ulicami Włoszczowy dołączył do nas burmistrz Grzegorz Dziubek. Ponad 3,2 promila alkoholu w organizmie miał 38-letni kierowca, który spowodował wypadek. W poniedziałek przed godziną 20 w miejscowości Przygradów doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów, Volkswagena Golfa i osobowego Opla. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 38-letni kierujący Golfem, mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, doprowadził do zderzenia z jadącym drogą wojewódzką samochodem marki Opel. Jak się okazało, kierujący Golfem był nietrzeźwy. 38-latek w organizmie miał ponad 3 promile alkoholu. Policjanci temu mężczyźnie zatrzymali prawo jazdy i teraz odpowie on za swój czyn przed sądem. Siedemnastego marca w Liceum Sikorskiego odbył się 9. Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej. Podczas wręczania nagród okazało się, że wicestarosta Zbigniew Krzysiek obchodzi dzisiaj imieniny. Słuchajcie, pan starosta dzisiaj ma imieniny, bo dzisiaj jest Zbigniewa, więc panie starosto, doceniamy, że pan mimo obowiązków tutaj takich związanych z imieninami jest z nami. Życzymy panu wszystkiego najlepszego, prawda? Brawa dla pana starosty. Wszyscy uczestnicy konkursu zaśpiewali mu gromkie 100 lat. Niech żyje, żyje nam, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. 18 marca w środę do Włoszczowy przyjechał kandydat na prezydenta RP Andrzej Duda. Spotkał się z mieszkańcami w rynku na Placu Wolności. Wierzę w to, że to możliwe. Właśnie dlatego, że jesteśmy silnym narodem i wielokrotnie już pokazaliśmy, że potrafimy. I proszę Państwa o wsparcie, bo ja wierzę w to, że to jest także moja misja i chciałbym móc ją realizować. Dlatego proszę, żebyście mnie Państwo wspierali sami swoim głosem. I proszę, żebyście mnie wspierali w swojej rodzinie, sąsiadów, znajomych, bo jest szansa na odbudowę naszego kraju. W czwartek Włoszczowska Drogówka wraz ze Służbą Ochrony Kolei przeprowadzili wspólną akcję. Wczoraj w rejonie przejazdu kolejowego w Czarncy włoszczowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przeprowadzili działania pod nazwą Bezpieczny Przejazd. Policjanci zwracali uwagę na kierujących, ale również na pieszych, którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego w rejonie przejazdu kolejowego podczas przekraczania tego przejazdu kolejowego. Między innymi zwracali uwagę na kierujących, którzy na przykład objeżdżają pół rogatki, czy też przejeżdżają pod zamykającymi się zaporami. Policjanci badali również stan trzeźwości kierujących. W piątek w Willi Aromat odbyło się spotkanie zorganizowane przez Liceum Sikorskiego pod tytułem Liryczno-rokowe portrety w tonacji C-dur. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat, w najpiękniejszy był nasz kraj. Kilka radio zniósł, słyszałem, gdy słyszył, i nie mogłem w nocy spać.